Dzień dobry, Szymon Krawiec, witam Państwa z drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jesteśmy w strefie Wprost, ze mną w studio kolejny gość, pani Paulina Piliszek, właściciel, dyrektor działu sprzedaży Myoni Group, ekspertka rynku nieruchomości premium. Chciałbym porozmawiać o tych najbardziej luksusowych nieruchomościach, najbardziej prestiżowych adresach w Polsce, a na początek pytanie, czy nadal lokalizacja jest królem i ta lokalizacja, czy może coś innego sprawia, że dzisiaj nieruchomość jest uważana za prestiżową, za luksusową? Nie, zdecydowanie dalej jest to lokalizacja, jak to omawiają niektórzy, po pierwsze miejsce, po drugie miejsce i po trzecie miejsce. No wynika to przede wszystkim z tego, że tych miejsc takich najbardziej topowych, w najlepszych, najbardziej prestiżowych miejscach nie przybywa, wręcz przeciwnie, więc sztuką jest jeszcze coś znaleźć, albo zabudować, albo zrewitalizować stary budynek zdecydowanie jest to numer jeden, jeżeli chodzi o cechy nieruchomości luksusowych. To co jeszcze tak, akurat nasza firma specjalizuje się rzeczywiście w trudnych, wydaje mi się, miejscach, bo dosyć faktycznie takich zabudowanych, gdzie ciężko coś znaleźć, typu Mokotów bądź Śródmieście, ale jeszcze się udaje i to jest tym większa satysfakcja i później tym fajniejszy projekt i tym jest to rzeczywiście tak lepsze dla przyszłego klienta. A jeżeli mówimy w ogóle o nieruchomościach luksusowych, no to żeby tutaj widzom dać jakiś punkt odniesienia, jakieś wyobrażenie, to mówimy o jakiejś kamienicy, która właśnie powstała, czy została zrewitalizowana. Więc możemy tutaj podać parę jakichś przykładów nieruchomości, no, które niedawno Państwo sprzedali albo które chcą sprzedać. Oczywiście, jak najbardziej. To przykładem naszej ostatniej nieruchomości, którą zrealizowaliśmy, która jest no szalenie unikatowa, w moim myślenie, tylko w moim odczuciu, to jest zabudowa pierwszej wyspy w Warszawie, bo to jest realizacja inwestycji apart hotel Fortcze przy ulicy Idzikowskiego w Warszawie. To jest teren starego fortu rosyjskiego z przełomu XVIII i XIX wieku, 7-hektarowy teren, wyspa właśnie w samym centrum miasta, praktycznie otoczona fosą z zabytkowym budynkiem koszar, który pozostał, który oczywiście należy zrewitalizować, jest pod ścisłą ochroną konserwatorską, ale nie tylko koszary pod konserwatorem, bo cały teren, wały ziemne, budynków tam innych nie było, ale jakby ziemia, drzewa, no wszystko absolutnie. I powstał tam taki bardzo ciekawy projekt 21 budynków niemieszkalnych w zabudowie apart hotelowo-pensjonatowej właśnie z tymi zabytkowymi koszarami, które konserwator narzucił nam, że mają spełniać funkcję gastronomiczno-rekreacyjną dostępną dla wszystkich. No jest to niesamowity projekt, bo zieleń, woda, większość ludzi czuje się tam jak przyjeżdża, jak na Mazurach. Śpiew ptaków, tak to myślę, że w Warszawie nie jest specjalnie często spotykane. Co jeszcze mogę powiedzieć z takich zrealizowanych projektów? Chociażby nasza, też jedna z niedawno zrealizowanych inwestycji w parku Morskie Oko, apartamenty Morskie Oko. Dosłownie w parku przy ulicy Morskie Oko vis-a-vis Pałacyku Szóstra. Trudna inwestycja, bo ciężko się tam było dostać ciężkim sprzętem. Wiadomo, od ulicy Puławskiej wjazd przez basztę, ciężkim sprzętem nie wiedziemy. Zabudowane z każdej strony. Jakoś się udało. Tak? To była rewitalizacja jednego starego budynku willi Chowańczaka i budowa czterech nowych budynków. I tutaj się pochwalę, jeśli mogę, że dostaliśmy za tę nagrodę, za tę inwestycję, nagrodę za najlepszą inwestycję mieszkaniową 2015 roku. Mamy również w swoim portfolio kamienice, chociażby przy ulicy Wiejskiej vis-a-vis Sejmu, także też fajne, prestiżowe, ciekawe miejsce. I to, co takie bardzo nowatorskie, bo wiadomo, odnowić, zrewitalizować kamienicę można, ale wybudować dwa poziomy garażu podziemnego, bez wind, bez platform, pod istniejącym budynkiem i w koło z budynkami, no to już wydaje mi się, że jest osiągnięcie. I jeszcze tarasy na dachu dla każdego z właścicieli tych apartamentów na najwyższym piętrze. Także myślę, że fajna rzecz. W planach mamy kolejną rewitalizację kamienicy, też bardzo ciekawą. Jeżeli mielibyśmy porozmawiać jeszcze o samych wyróżnikach czy cechach takiej luksusowej nieruchomości, no mówiliśmy o lokalizacji, tak, że ona nadal jest królem i to jest najważniejsze. Czy jeszcze są jakieś elementy, które no odróżniają taką prestiżową nieruchomość od po prostu zwykłego mieszkania gdzieś tam na osiedlu? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim jest to standard nieruchomości, czyli
jakie materiały zostały użyte do jej budowy. No muszą to być dobre, trwałe, takie ponadczasowe materiały typu, nie wiem, kamień na elewację, nie wiem, piaskowiec, wapień. My jeszcze zwykle tak robimy, że dopasowujemy elementy elewacyjne do istniejących warunków. Przykładem może być inwestycja, którą realizujemy w tej chwili w parku Morskie Oko, jakby u stóp parku, u zbiegu ulic Zajączkowskiej i Pogodnej, rezydencja Pogodna. Jest to park, wiadomo, dużo drzew w okolicy, więc stwierdziliśmy, że oczywiście na elewacji absolutnie obligatoryjny będzie kamień, natomiast nie chcemy piaskowca, bo może się źle zestarzeć, on łapie niestety taką nieprzyjemną zieleń, źle to wygląda, więc dajemy wapień. Jeżeli chodzi o środek, to również też wysokiej klasy materiały, drewno, szkło, tak, materiały naturalne teraz są w modzie i myślę, że to nie przemija. Wysokość absolutnie też jest bardzo ważna, bo to musi być no, minimum 3 metry. Nie wyobrażam sobie teraz apartamentu, który ma, nie wiem, 2,80. Owszem, budowaliśmy taką naszą inwestycję, rezydencja Narbutta w 2005 roku i tam było 2,90 i proszę mi wierzyć, te 10 cm robi szaloną różnicę. U nas 3 metry to jest absolutny oblik, zdarzają się też troszkę wyższe. Duże okna panoramiczne o zwiększonej dźwiękochłonności akustycznej. Ja rozumiem, że pewnie standardem jest też to, że jest ochrona, tak? Ochrona, konsjerż, tak. Dokładnie, jak najbardziej, 24 godziny na dobę. No o garażu podziemnym i windach zjeżdżających do garażu i wjeżdżających na górę nie wspomnę, bo to też już jest standard. Jak wygląda sama koniunktura na tym rynku? Czy jest duże zainteresowanie Polaków, no bo bogacimy się, tak? Nawet dokładnie. Patrzę po naszej liście strony bogatszych wprost, że ten próg wejścia na tę listę jest każdym rokiem coraz wyższy, coraz wyższy. No Polacy się bogacą, no to rozumiem, że też coraz więcej osób stać na tego tak, typu bogacą się, więc chcą inwestować w te dobra luksusowe. Wiadomo, że albo chcą, że tak powiem, spełnić swoją potrzebę konsumpcjonizmu, tak, co leży u podstaw chociażby piramidy potrzeb Maslowa, ale też jakby chcą inwestować, tak? No bo to jest inwestycja, na której na pewno nie stracą, bo takich właśnie miejsc, jak mówiłam, już nie przybędzie, więc na pewno nie stracą, a mogą zyskać i jest to, no myślę, przy wynajmie około, nie wiem, 4-5% w skali roku, ale do tego jeszcze proszę pamiętać, że dochodzi jakby jakieś 3%, tak, jakby wartości całej nieruchomości, tak, która się mieli ją sprzedać, tak? Dokładnie. Te nasze inwestycje, powiem nieskromnie, że one nie tracą. Tutaj na przykład w tej inwestycji Apart Hotel Fortcze już zdarza się rynek wtórny do wtórnego i ceny osiągają szalone tutaj rekordy, aż nawet sobie myślę, dlaczego tak my tak nie sprzedawaliśmy. No ale wiadomo, to zawsze ludzie muszą się dowiedzieć, tak, także jak najbardziej tak ludzie się bogacą i inwestują i niech inwestują jak najwięcej. Bo tak dalej. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Paulina Piliszek, właściciel, dyrektor działu sprzedaży Meoni Group. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję bardzo.